Rozpoczyna się nowy rok akademicki. Ambitny student pierwszego roku filozofii przychodzi na pierwszy wykład, na którym spotyka specyficznego profesora, który rozpisuje na tablicy nazwiska 20 filozofów z pytaniem: Co ich łączy? I szybko odpowiada: Oni wszyscy byli ateistami. W związku z tym proponuje studentom pewien układ. Aby według niego nie marnować pierwszego semestru na dywagację, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje, powołując się na autorytet tych filozofów, nakazuje studentom, aby napisali na swoich kartkach Bóg umarł i podpisali swoim imieniem, nazwiskiem. W taki sposób od razu zaliczają pierwszy semestr na piątkę i nie muszą już chodzić na te wykłady. Wszyscy zabierają się do pracy, oprócz jednego chłopaka. Profesor podchodzi do niego i pyta, co nie umiesz pisać. Na to y, młody, trochę przerażony, jeszcze wtedy student patrzy profesorowi prosto w oczy i mówi: Nie, dla mnie Bóg żyje. I rozpoczyna się akcja wspaniałego filmu Bóg nie umarł, który y, będzie miał swoją y, ogólnopolską premierę y, w Pabianicach w kinie y, Tomi. Bardzo serdecznie zapraszam, aby przybyć na ten film, on będzie grany nie tylko w ten premierowy dzień, w niedzielny wieczór, ale przez cały tydzień. Warto znaleźć czas, aby przyjechać do Pabianickiego Kina i obejrzeć tę niezwykłą historię opartą na faktach autentycznych. Film budzi wiarę. Film daje do ręki argumenty na istnienie Boga. I w tle pokazuje wspaniałe historie, w których widzimy, jak w życiu konkretnych ludzi Bóg działa, jak Bóg przemienia poszczególne osoby. Serdecznie zapraszam. Bóg nie umarł w pamięńskim kinie w cyklu Film z Krzyżykiem.